jako Bank Gospodarstwa Krajowego chcemy przekonać, że trzy zasoby – woda, wodór, węgiel – będą zasobami przyszłości, które zrewolucjonizują budowanie gospodarki i kreowanie biznesów i przewag konkurencyjnych. Woda – tak ważny zasób, o który musimy dbać, bo jest on źródłem życia. Woda, którą musimy mądrze gospodarować, to systemy melioracji, retencji i odpowiedniej gospodarki wodą po to, żebyśmy mogli korzystać my i również przyszłe pokolenie. Wodór. Wodór jako pierwiastek, który będzie tworzył energię przyszłości. Wodór zielony, o który chcemy walczyć, żebyśmy mogli go produkować jak najwięcej. Dzisiaj jesteśmy piątą potęgą w produkcji wodoru na świecie. Część z tego wodoru jest jeszcze tak zwanym wodorem szarym, ale to nie oznacza, że nie możemy być tutaj liderem w produkcji wodoru zielonego. Węgiel. Węgiel, przy którym zapala nam się taka czerwona lampka, przecież żeby z węgla mamy zrezygnować. Przecież węgiel to jest to źródło produkcji CO2 i powinniśmy dzisiaj w ogóle o węglu zapomnieć. Ale kiedy zastanowimy się, jak węgiel wykorzystywany w nowych, nowoczesnych technologiach może tworzyć przewagi konkurencyjne, to spojrzymy na niego zupełnie inaczej. Węgiel i włókna węglowe, które są dużo bardziej wytrzymałe niż chociażby stal. Włókna węglowe, które wykorzystywane są w transplantacji. Węgiel aktywny, często wykorzystywany w farmakologii i kosmetologii, mimo że czarny. Pozwoli nam oczyścić wodę, powietrze i tworzyć przyjazne środowisko dla nas i dla kolejnych pokoleń. Jak wykorzystamy te trzy zasoby, zależy od nas. Możemy zbudować na tym gospodarkę, która będzie konkurencyjna. Możemy korzystać z tych technologii, bo wiele rozwiązań istnieje tutaj u nas w kraju. I to, co jeszcze ważniejsze, dzięki tym zasobom, wodzie, wodorowi i węglowi, możemy budować zrównoważony rozwój. Pierwszą publiczną dyskusję na temat 3W – woda, wodór, węgiel – rozpoczynamy już 26-27 sierpnia na Forum Wizja Rozwoju w Gdyni. Zapraszam serdecznie na nasz kongres autorski, którego jesteśmy inicjatorem i współorganizatorem. Tam rozpoczynamy pierwszą debatę o tym, jak te trzy zasoby – wodę, wodór i węgiel – wykorzystać dla naszej gospodarki i zrównoważonego rozwoju.